Nie wiem, czy pamiętasz, ale był taki moment, że byłem u Kasi i Darka, jak rozpoczynali swoje pierwsze mieszkanie. Niedawno pod komentarzami były takie, pod filmami były takie komentarze, gdzie no dobrze, ale czy oni coś robią więcej? Dlaczego poprzestają na jednym mieszkaniu? Kasia, Darek, wy zaczynaliście 1,5 roku temu? Pierwsze mieszkanie kupiliśmy w maju 2017 Czyli roku. 2 lata temu, 2 lata temu. I od tamtej pory ile nieruchomości zrobionych? Kończymy 10. Te mieszkanie i 11 dla klienta remontujemy, to już taka usługa zewnętrzna. 12 O kupujemy. ja. I 12 kupujemy. I 12 Tak, po kupujecie. 11, jutro 12. Przepiękne wnętrza, zachwycony jestem. Jakość niesamowita. Sami tak, czy z kimś? Akurat to mieszkanie zrobiliśmy wspólnie z Agnieszką Domańską. Chciałyśmy zrobić razem jakiś projekt i właśnie to mieszkanie jest efektem tych naszych uzgodnień. Agnieszka, pozdrawiamy cię Pozdrawiamy serdecznie. Aga. Jesteśmy pod wra ja jestem pod wrażeniem jestem. Tak. Agnieszka, ty w ogóle do mnie nie dzwonisz. Musisz do mnie częściej dzwonić. Dobrze. No, także to jest nasz wspólny projekt. Pięknie. Ile metrów mamy? 49. Gdzie dokładnie w Warszawie? Warszawa, Muranów, okolice Między Placem Bankowym a Intrako. Blisko Świętojerskiej, słynna Intrako. ulica. Świętojerska, Nowe Miasto, Stare Miasto, po prostu idealne Spacerem 8 miejsce. minus. Dobrze, no i mamy piętro które? Trzecie. Nie widziałem balkonu. Nie ma. Nie ma. Ale to nic. Tutaj nie Nie jest potrzebne, posłuchaliśmy się. ponieważ Tutaj nie jest samo, potrzebne. samo centrum. No i Tak. przepiękne, przepiękne, przepiękne. Tak, ile pomieszczeń mamy? Dwa. Mamy aneks kuchenny, Aneks częściowo kuchenny. wydzielony, salon, Salon. sypialnię. No więc mamy piękną kuchnię, piękna kuchnia. I ktoś by mógł powiedzieć, że kuchnia jest zamknięta, bez okna, ale gdyby tej ściany nośnej nie było, to w sumie to byłby aneks kuchenny. A Zgadza tak to się. mamy taką strefę kuchenną, mamy strefę jakby jadalną i jeszcze wypoczynek. Tu będzie miejsce na telewizor, widzę, jest. Tak. No i przepięknie, no i do tego mamy sypialnię i dwie łazienki. No to porozmawiajmy teraz chwileczkę o waszych przeżyciach z tym mieszkaniem. Gdzie znalezione, jak znaleziono, dlaczego znalezione i tak dalej. Jeśli chodzi o. Mieliśmy przerwę, no, dłuższą, Tak, dość długą, mieliśmy przerwę, tak, czteromiesięczną. czteromiesięczną. Chcieliśmy naprawdę sobie już odpocząć, Zresetować zresetować trochę kompletnie. się Odpocząć A od po którym nieruchomości. mieszkaniu ten odpoczynek? Po siódmym. No, gdzieś Po tak. siódmym robimy odpoczynek, tak, dalej. Po siódmym zrobiliśmy odpoczynek. I po naładowaniu baterii zdecydowaliśmy, że Tak. trzeba kupić kolejne dwa mieszkania. Powiedzieliśmy sobie, że idziemy na zakupy Tak. i to był czas, w którym już skorzystając z wcześniejszego doświadczenia, wiedzieliśmy, że wyznaczamy sobie jakieś miejsce, w którym szukamy mieszkań. Mniej więcej tak 2 dni przeglądaliśmy ogłoszenia, to co się dzieje na Na rynku. rynku. Znaleźliśmy mieszkania na Andersa, ponieważ wcześniej robiliśmy na Świętojerskiej, która tutaj sąsiaduje z Andersa, więc poszliśmy za ciosem i Umówiliśmy tak. trzy spotkania na tych mieszkaniach, z czego dwa kupiliśmy, tak? Tak. Z tych trzech. I to jest właśnie dla tych, którzy mówią, że nie ma mieszkań. My po prostu nie mieliśmy ofert tutaj spod lady. To były ogólnodostępne oferty. Znaleźliśmy je i wynegocjowaliśmy. Na tym mieszkaniu nic nie wynegocjowaliśmy, ale za to na innych wynegocjowaliśmy 70 tysięcy łącznie. Zgadza się. A tu ile za metr kwadratowy wyszło? Podczas zakupu? Tak. No, prawie 10 tysięcy. Podczas zakupu. Tak. Tak jest. Już to sprzedane jest. Nie, to jeszcze nie, To drugie jeszcze jest nie, drugie jest sprzedane. sprzedane. No. A ile z metra tu próbujecie osiągnąć? 14 800. 14 800. Jedyne. Jedyne 14 800. Zupełnie No to przyzwoicie. nieźle. Bardzo ładnie. Za chwilę podobno będziemy jeszcze na innym, drugim mieszkaniu i tamto już jest sprzedane. Dokładnie Po tak. drugiej stronie ulicy. Tak, Tak jest. Tamto pilnował Darek, to pilnowałaś ty. Tak. No my za go, no I ale machaliśmy jest sobie przez przez okno. okna, więc to widzimy się Tak. nawzajem. No tak, Agnieszka, bo tu widzimy wszystkie twoje, wiesz, podpowiedzi. Ja wszystko widzę. No dobrze. I powiedzcie mi, coś ciekawego o tym mieszkaniu. Co ciekawego o tym mieszkaniu? To mieszkanie było właśnie najlepsze, są to nasze porównania. I po prostu, jak wchodzą tutaj agenci, którzy znali to mieszkanie, ponieważ ono się sprzedawało Tak. 2 lata i się nie sprzedało przed naszym, jak wchodzą, to po prostu mówią: no nie, no nie, no nie.
I rzeczywiście mieszkanie się bardzo podoba agentom i klientom, natomiast no, oferta, którą dostaliśmy, nie była dla nas satysfakcjonująca, więc na razie odrzuciliśmy. No i czekamy na tego właściwego klienta, bo to nie jest też tak, że siłowo sprzedajemy, tylko musi być ktoś, kto rzeczywiście czuje i chce i to jest mieszkanie dla niego. Czy inwestycyjnie, bo też to miejsce sprzyja właśnie zakupom inwestycyjnym, ponieważ jest blisko Stare Miasto. Komunikacyjnie bardzo szybki dojazd do samego centrum, więc to jest dobry produkt również inwestycyjny. A co ciekawego, to dostałam na taką wiadomość od pani, która poprosiła mnie, żeby wynająć jej to mieszkanie na rok z możliwością przedłużenia na dłużej. Ponieważ ja nie zajmuję się najmem, więc obiecałam, że jeżeli ktoś kupi inwestycyjnie, to przekażę namiary na państwa. Tak jest. No, pierwszego mieszkającą osobę przed pierwszy rok, tak? Tak. No, pani jest, jak przeczytam imię i nazwisko, znaną blogerką, więc bardzo jest mi miło, że akurat to mieszkanie jej się spodobało. Jakiś największy mankament na tym mieszkaniu? To, że jest jednostronne. Jednostronne, ale to jest ten, który rozwiązaliśmy. Mieliśmy tutaj łazienkę, która miała 1,5 m2, gdzie mieściły się wszystkie rzeczy, czyli były prysznic, umywalka i WC. No, i wielka rura. I wielka rura i nic nie można było się przenieść, tak? Przebić nic. No więc wybudowaliśmy WC osobno, tak? Tak, przy namowie osobno. Filipa stwierdziliśmy, że pomniejszymy kuchnię kosztem WC i to była dobra decyzja. Czyli architekt wam tu pomagał. Pomagał. Tak. Ten od rozkładu pomieszczeń, czy od wizualizacji wnętrz też Filip zabierał głos? Udzielał się co do wizualizacji, natomiast my już mieliśmy jakiś tam swój koncept, ale rozkład pomieszczeń to zdecydowanie duża zasługa Filipa. Że Filip i że architekt, to domniemam, że nasz uczestnik warsztatów, Filip Sar z Radomia. Tak jest, Filip z Radomia. Dokładnie. Filip, pozdrawiamy cię serdecznie i wszystkich Bartosz. Twoich wspólników. Tak, tak, Bartosza również. Tak, tak. No to fajnie, fajnie. Wyzwanie? Drzwi na zamówienie, tak? Tak. Robiliśmy drzwi z konstrukcji metalowej, przeszklone. Zaraz zobaczymy. Dobrze, wspaniale. U Kowala zamawiamy. Tak, oczywiście. No, że Kowale robią takie rzeczy, to jest niesamowite. To jest niesamowite. Kolejną rzeczą, którą wcześniej nie robiliśmy, to są osłonki na kaloryfery. Było dla nas wyzwaniem, ale udało się. Żeby znaleźć kogoś, kto rozsądnie zrobi w dobrej jakości, nie tam chińskie, tylko realnie z drzewa, lakierowane samodzielnie osłony. Też nam się to udało. Kolejną rzeczą, którą robiliśmy pierwszy raz, to są sztukaterie na ścianach. Na ścianach tak ekrany. Takie ekrany, ramy. No, także tak jak Patryk Gogacz, uczestnik warsztatów, mówi, że za każdym razem staramy się robić coś nowego, no to my też, nam przyświeca on też ta idea. Ale podsłuchał nas, bo my wcześniej to widzieliśmy. To już ustalmy później. 10 mieszkań i średni zysk na takim mieszkaniu? O Jezu, a co teraz powiedziałeś? Wiesz co, bo my robiliśmy też wcześniej bloki z płyty, więc różnie, ale średnio około... Nie wiem teraz, ile to jest. To jest panią księgową. Kurczę, poczekajcie, zaraz wam powiem, ile średnio. Przedział. Na metry, bo ja mam to z metra. Tak, no? To około 1500 średni, tak? 1500, czyli przy 50-metrowym mieszkaniu 75 tysięcy. No, przed opodatkowaniem. Jak dobrze pójdzie? Tak. Przed opodatkowaniem, jak dobrze pójdzie. Ale to są różne, wiecie, no to każdy wie, tak? Są okazje, gdzie na gotowcu można 160 tysięcy zarobić, są momenty, gdzie na 36-metrowy można 80 tysięcy zarobić, a jest też tak, że jest mieszkanie 50-metrowe, gdzie się zarabia 50 tysięcy. Ja tak? Widzę, jak wasze życie się zmieniło, podejście do inwestycji, do tego wszystkiego. Jak pamiętam, zaczynaliście, to było normalnie przepaść, a dzisiaj? Byśmy przestraszeni, no ale przepraszam, co by znaczyły twoje warsztaty, jak nie na progres, tak? Tak, ale to cieszy. No to właśnie. Cieszy. No dlatego zachęcamy, żeby jak ktoś jest, tak jak to powtarzamy zawsze. Prezentowaliśmy tobie teraz najnowszy zakup. Tak, więc, tak. Przepiękny. Przepiękny. Tak. Właśnie będzie kolejna kamienica. Kolejne wyzwanie, będzie dużo rzeczy innych. No, tam będzie. Tak, to będzie zupełnie inny lokal, bo tak. To nie wiem, czy to mieszkanie do końca będzie. To już musi być królewski apartament. Tak. No, czy cena sprzedaży powyżej miliona. Powyżej miliona. No tak, no, tak. No to dajcie znać, przyjedziemy, nakręcimy coś. Koniecznie. Z ekipami nie macie problemów remontowymi? W
tym mieszkaniu skończyły się nasze problemy z ekipami remontowymi, bo właśnie po Ukraińcach, którzy uciekli, których przerosła precyzja, której oczekiwaliśmy, przyszła ekipa Pawła i Krzyśków, którzy są... To była szybka decyzja, bo coś uciekło mu. Ktoś w jego imieniu wystawił informację w internecie, że potrzebuje na już. Że jest wolna ekipa. Tak. No to zaproponowałem, powiedziałem, że od jutra, od 7 mogą wchodzić i wszystko jest twoje. No, powiedz tylko stawkę. No i o 7 się spotkaliśmy, ustaliliśmy wszystko. I robimy już chyba 4. czy 5. mieszkanie. Tak, bardzo, bardzo fajna ekipa. Ekipa, która kosztuje, ale ekipa, która gwarantuje też to, no ale to ile za metr kwadratowy biorą robocizny samej, czystej? No i to co? 700 zł. 700 zł, no to tanio nie jest. Tanio nie jest, ale tanio to nie znaczy, że na 400 zł się, że się kończy ten koszt. Bo koszt materiałów, które ekipa zużywa, niszczy, które poprawia po kilka razy i nie mamy tego efektu, czasami jest dużo wyższy. Mieliśmy niż to, tutaj taki przypadek, że właśnie oba były mieszkania równocześnie kupione. I tutaj było dwie ekipy. Ekipa Pawła i mieliśmy naprzeciwko ekipę Ukraińców. Różnica była w cenie dwukrotna. Natomiast i to w cenie i w jakości. Tak. Akurat tamta ekipa nie podołała detalom, więc zrobili 3/4 remontu i musiałem im podziękować, bo na detalach się wyłożyli. I Paweł, ekipa Pawła dokończyła z Krzysztofami. Tak, bo to jest Paweł i trzech Krzyśków. Tak, więc. Dobrze. Ostatnie pytanie. Gdybyście dzisiaj coś mieli doradzić komuś, kto zaczyna. Kto chciałby zacząć inwestować w nieruchomości, to co byście polecili? Dużo motywacji, zaangażowania i chęci wizualizacji tego, że można to zrobić, tak, tego celu. Tak. Po prostu przestać się bać i ruszyć. Tak, to jest najważniejsze, to co powtarzamy, żeby przestać siebie okradać z tych możliwości, które mamy, bo każdy z nas to może robić, tak? My z Darkiem jesteśmy najlepszym przykładem, każdy z nas to może robić. Nasze dzieci też widzą, jak my się rozwinęliśmy. Już się upominają, też widzą, że to jest jakiś krok i identyfikują się z tym. I właśnie to jest tylko i aż tyle, żeby przestać się bać i po prostu iść po to, co nam pozwala się spełniać, tak? To, że się tym zajmujemy, to jest też nasza pasja, dlatego może te wnętrza tak wyglądają. Ale my tym żyjemy, tak, ale cały nasz biznes, tak? Po prostu bardzo. No kochamy te remonty. Dokładnie. Mieliśmy chwilę przerwy, która nam była potrzebna i wróciliśmy i tak jak z pewną siłą, tak. Nie da się przestać remontować. Słuchajcie, dziękujemy serdecznie Kasi Darkowi. Za chwileczkę jeszcze relacja z innego mieszkania, to pewnie zobaczysz w kolejnym odcinku, albo jeszcze kolejnym. Koniecznie zasubskrybuj kanał, jakieś pytania to do komentarzy, a oczywiście pamiętaj o dzwoneczku, bo teraz Facebook nie powiadamia, jeśli nie ma zaznaczonego dzwoneczka. Pozdrawiam Cię serdecznie, Wojciech Orzechowski, Warsztat Inwestowania w Nieruchomości. Poprowadzę Cię przez cały proces inwestycyjny. Pozdrawiam. Pozdrawiam. Dziękujemy.